Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zanim przejdę do naszego gościa specjalnego, porozmawiajmy o tym, co dziś się działo i zaczynamy od newsa portalu wpolityce.pl o sędziu Chmielewskim, który odpowie za znieważenie premiera Morawieckiego i strażników granicznych. Sprawa jest już w Sądzie Najwyższym, drodzy Państwo. Pan sędzia Chmielewski, ten sam, który sobie wyłączył sędziego Dziwańskiego ze sprawy dotyczącej pana posła Marcina Morawieckiego, nazywał w następujący sposób pana premiera. Psychopatyczny naziol, drodzy Państwo, tak sobie raczył pan sędzia Chmielewski nazwać ówczesnego, bo to w zeszłym roku było premiera. Zaś o strażnikach, drodzy Państwo, strażnikach granicznych pisał: to, co wyprawia Straż Graniczna na białoruskiej granicy, to nieludzkie bezprawie czynione przez bandytów na zlecenie bandytów. 13 lutego 2023 roku. I jak widzicie, pan Krzysztof Chmielewski, pan sędzia Krzysztof Chmielewski, przypiął sobie do zdjęcia profilowego takie platformiane serduszko. Artykuł 178 Konstytucji o apolityczności sędziowskiej pan Chmielewski wrzucił sobie do kosza. Tutaj bardzo ważna postawa sędziego Jaworskiego, rzecznika dyscyplinarnego sądu, zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sądu apelacyjnego w Warszawie, który te zarzuty mu przedstawił. Z naszych informacji portalu wpolityce.pl wyraźnie wynika, że pan sędzia nie bronił się i nie twierdził, że to nie są jego wpisy. No to jeszcze, drodzy Państwo, ważna kwestia o tym, co dzieje się dzisiaj w ogóle w polskiej praworządności albo w polskim bezprawiu. Na ten temat poseł Śliwka o właśnie panu ministrze Bodnarze. Niczego innego od Rzecznika Praw Obywatelskich nie oczekuję, tylko tego, żeby przestrzegał przepisów prawa i wypełniał rotę swojej przysięgi, czyli działał właśnie na rzecz praw obywatelskich. No jeżeli to nie jest działanie na rzecz praw obywatelskich, to trzeba sobie zadać pytanie, co nim jest. No wiemy o tym doskonale, że poprzednikiem pana profesora Wiącka był Adam Bodnar. On chyba już mu to z głowy wyleciało, kwestie związane z prawami obywatelskimi, bo właśnie z byłego Rzecznika Praw Obywatelskich stał się rzeźnikiem praw obywatelskich, osobą, która właśnie nie przestrzega praw człowieka, która podległa mu prokuratura, która ją przejął w sposób nielegalny, jest właśnie emanacją tego, jak nie powinno się zachowywać względem osób, które są niewinne. Posłuchajmy jeszcze mecenasa doktora Andrzeja Skwarzyńskiego na temat tego, co działo się z księdzem Olszewskim. Księdzem Olszewskim, którego prokuratura próbuje przedłużyć, któremu prokuratura próbuje przedłużyć areszt tymczasowy. Na spokojnie podchodźmy do tej kwestii, dlatego że 6 września sąd w Polsce będzie orzekał w przedmiocie tego, jakie czynności były wykonywane wobec księdza Michała Olszewskiego. Sąd będzie oceniał, czy złamano Europejską Konwencję Praw Człowieka, czy złamano Konwencję o zakazie tortur. Proszę się nie martwić, w Trybunale w Strasburgu już część spraw jest skierowana, część spraw w Trybunale Konstytucyjnym wyląduje. My te wszystkie aspekty tej sprawy na spokojnie jako obrona wyjaśnimy. My byśmy bardzo chcieli, żeby w tej sprawie akt oskarżenia trafił do sądu, bo byśmy wykazali od razu bez zasady tego aktu oskarżenia. Bardzo prosty, prozaiczny wręcz sposób. I przechodzimy, drodzy Państwo, od razu do naszego gościa, poseł Marcin Romanowski. Bardzo serdecznie pana posła, pana ministra witam w naszych progach. Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Na początek chciałbym pana spytać o tę dziwaczną ustawkę prokuratorów Prokuratury Krajowej, którym kończy się jutro czas na złożenie stosownego wniosku o przedłużenie aresztu. W związku z powyższym dzisiaj dorzucają mu zarzut, no, w którym pan też występuje, ponieważ pan ksiądz Olszewski jest w grupie przestępczej, na której czele pan stoi, panie pośle. Nie wiem, czy pan wie, to chciałbym pana poinformować, oraz dwie panie urzędniczki. Czyli teraz mamy sytuację, w której ksiądz Olszewski wnosi, tak, o to, żeby otrzymać środki na swoje zresztą bardzo piękne wtedy dzieło, a do legalnego organu, legalny organ w sposób legalny przyznaje mu te środki, a na koniec się okazuje, że wszyscy jesteście w grupie przestępczej, tylko jakoś nikt z was nie zarobił na tym procederze. To jest słabi z was przestępcy, panie ministrze. Ojej, pozwolę sobie nie zgodzić się, panie redaktorze, bo od prokuratora w pierwszej instancji, jak była moja sprawa aresztowa rozstrzygana, to w końcu udało mi się dowiedzieć, na czym miałaby polegać moja korzyść osobista, bo rzeczywiście tej korzyści majątkowej mi się żadnej nie zarzuca. Zresztą księdzu Michałowi, no,
to jest korzyść dla fundacji, tak? No przyznanie grantu zawsze będzie korzyścią. Mianowicie ta korzyść osobista polega na satysfakcji związanej z faktem, że organizacje, które dostawały od nas środki, miały charakter konserwatywny i chrześcijański, zgodny z moim światopoglądem. No cóż, jeżeli to jest przestępstwo, to rzeczywiście gratuluję, powiedziałbym, dobrego humoru prokuratorom, ale trudno mówić o dobrym humorze, jeżeli mamy do czynienia z torturami, tak, i przetrzymywaniem bezpodstawnym trzech osób w areszcie. A teraz, jak pan redaktor powiedział, są tak na ostatnią chwilę przedstawiane te dodatkowe zarzuty po to, żeby uzasadnić jakiś dodatkowy wniosek aresztowy po tych no druzgocących jednak dla prokuratury decyzjach sądu apelacyjnego, który skrócił te areszty. No cóż, jeżeli chodzi o ten zarzut właśnie zorganizowanej grupy, to rzeczywiście dobrze wiedzieć, kto w tej grupie był. No wolałem panu ministrowi powiedzieć na wszelki wypadek, bo nie wiedział. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. No bo to trochę kompromitujące dla Herszta, że nie wie, kto jest w grupie. Tak, to prawda. Rzeczywiście, no to by było rzeczywiście śmieszne, tym bardziej, że jako właśnie rzekomo członek czy szef tej grupy sam się zgłosiłem do prokuratury, ona nie była zainteresowana w ogóle moją osobą. Ale w ogóle też cały ten zarzut grupy, już abstrahując, że nie było tam przestępstw, w związku z tym nie ma grupy przestępczej, ale jakby konstrukcyjnie, przepraszam, dwa słowa obiecuję, tylko dwa zdania prawnicze. Zarzut artykułu 258 no nie może być stawiany łącznie z właśnie tymi zarzutami przestępstw urzędniczych. Oczywiście tych przestępstw nie było, ale nawet gdyby były... Nie ma tu zbiegu żadnego, jest, tak? To nie może być działanie w zorganizowanej grupie jako ministerstwie, bo ze swej istoty artykuł 258 mówi, że ta grupa musi powstać w celu właśnie popełniania przestępstw, a tutaj no, mamy do czynienia po prostu z istniejącą strukturą na podstawie prawa, etc., etc., więc... Powiem w ten sposób, no, w stosunku do księdza może niespecjalnie spodziewałem się tego zarzutu, w stosunku do pani Urszuli i Karoliny tak, tym bardziej, że widziałem je w moim zarzucie, no, nieskutecznie postawionym, ale zawsze. Natomiast w mojej ocenie jednak to wszystko się stało dlatego, że sąd apelacyjny podważył kwalifikację z artykułu 296, czyli ta nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym i wielkie szkody majątkowe, tak? Co było w przypadku księdza Michała i pani Karoliny Urszuli właśnie pretekstem do aresztu. No to totalnie padło, w związku z tym trzeba było wymyśleć coś kolejnego i tym czymś kolejnym jest zorganizowana grupa przestępcza. To też za chwilę padnie, być może nawet jeżeli sąd aresztowy się nad tym pochyli już na etapie postępowania aresztowego, ale to właśnie pokazuje te metody działania. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. No tylko panie pośle, my się zaczynamy przy oczywiście pełnym humorze, bo możemy sobie, jeszcze w Polsce możemy sobie zażartować, nawet jeśli to chodzi o sprawy poważne, ale to wszystko zaczyna przypominać Białoruś. No jeżeli dzień przed upływem terminu, tak, na złożenie wniosku, prokuratura wymyśla de facto zarzut kolejny, który ma jakby zmienić, rozumiem, tak, to są te nowe rzekomo okoliczności, które by w ogóle pozwalały prokuraturze złożenie tego wniosku o przedłużenie aresztu w tym przypadku, bo już sąd apelacyjny się w tej kwestii wypowiedział, no to już są białoruskie standardy, panie ministrze. No coś, co nam się w głowie nie mieści. Z całym szacunkiem, panie ministrze, jest pan byłym wiceministrem sprawiedliwości. Gdybyście wy zrobili taki numer za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, to mielibyśmy tu na głowie Komisję Wenecką, Komisję Europejską, ONZ i nie wiem, korpus ekspedycyjny z Niemiec, no wyładowałby się w Szczecinie, więc... No coś tu nie gra, tak? To gdzieś żyjemy w kraju, no, który zaczyna być krajem nawet postrzeganym przez niektóre organizacje międzynarodowe jako krajem no kalekim, jeśli chodzi o praworządność. Mamy do czynienia z budowaniem państwa bezprawia i to nie zaczęło się w mojej sprawie czy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, no, ale zaczęło się bardzo szybko, już w grudniu ubiegłego roku, przecież nielegalnym przejęciem telewizji publicznej. Teraz dowiadujemy się, że partnerka rosyjskiego szpiega była zaangażowana w grupę Wejście. No, jeżeli gdzieś chcemy szukać zorganizowanej grupy przestępczej, no to jest właśnie w mojej ocenie klasyczny przykład i tego typu właśnie
fakty, o których się dowiadujemy, w mojej ocenie uzasadniają w sposób dostateczny tezę, że tam mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, w której też były przy okazji zaangażowane osoby publiczne, takie jak ówczesny minister kultury, pan podpułkownik Sienkiewicz, ale też nie mogło się na pewno obyć bez Donalda Tuska. I możemy oczywiście wyliczać kolejne przykłady łamania, ewidentnego łamania prawa, pozbawienie posłów opozycji wolności, wywleczenie ich z Pałacu Prezydenckiego czy siłowe przejęcie prokuratury. Teraz widzimy, po co było to siłowe przejęcie. Teraz również widzimy, dlaczego Adam Bodnar tak usilnie, też z naruszeniem prawa, wymienia prezesów sądów okręgu. W tym wypadku mówię tutaj przede wszystkim o Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od razu to napisaliśmy, przyszło nam to od razu do głowy, że to ta ustawka zaczęła się od tego przejęcia de facto Sądu Okręgowego i to nie była kwestia przypadkowa, ale jak słyszymy, mówił tu sędzia Piebiak przed chwilą, jednak przynajmniej w sprawie sędziego Dziwański będzie jednak orzekał. I stąd wychodzi moje kolejne pytanie, czyli ekscesy sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który sobie nagle wyłączył bez trybu sędziego Dziwańskiego, no a wyłączył go właśnie w pana przecież sprawie, prawda? W tej sprawie już został mój pełnomocnik, pan mecenas Bartosz Lewandowski, przekazał komunikację do Rady Europy. Na bieżąco informujemy, no stety czy niestety, mówię tutaj niestety ze względu na wizerunek polskiego państwa, no nie brakuje w każdym tygodniu podstaw do tego, żeby przekazywać kolejny sążnisty list do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, więc to jedna sprawa. No cóż, z panem sędzią Chmielowskim, no też pan redaktor pokazywał te informacje. No wy się dobrze znacie z Twittera, przepraszam za takie wyrażenie, bo on często również komentował w niewybredny zresztą sposób pana wpisy, pana kwestie. No i okej, no może się sędzia z kimś nie zgadzać, chociaż chyba się nie wypada sędziemu kłócić na Twitterze. No ale jednak z drugiej strony, no mamy tutaj kwestię, w której on decydował również w pana po części sprawie, może nieprawnie. Absolutnie, w ogóle ta sprawa jest bezprecedensowa z punktu widzenia prawnego, no bo nie było ścieżki prawnej, żeby wydać takie postanowienie, jak wydał, ale ona jest karygodna i bulwersująca właśnie z tego powodu, że człowiek, który ma rozstrzygać o bezstronności właśnie, bo tutaj mówimy przede wszystkim przecież właśnie o bezstronności tych sędziów, no sam jest najbardziej z nich wszystkich stronniczy, tak? Bo i czego nie kryje zresztą, tak, bo to akurat jest. No to mi przypomina sprawę, gdzie Adam Bodnar, zresztą naruszając konstytucję, ale to już tam mniejsza o to, przepraszam, konstytucja, co to dla nich, tak? No wydał w mojej sprawie również postanowienie oddalające mój wniosek o wyłączenie prokuratorów, prokuratora Konrolnulka, pod zarzutem właśnie braku bezstronności. No kto jak kto, ale akurat pan Adam Bodnar najbardziej bezstronny w mojej sprawie, najdelikatniej mówiąc, nie jest. I to jest właśnie ten absurd, który pokazuje, no, że to już jest proces Kafki, tak? Żyjemy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. To na szczęście mówię, tak jak powiedziałem, pan sędzia Chmielewski, no nie ugrał tutaj, no bo mamy informację od przewodniczącej wydziału, że jednak sędzia, który już przeszedł przecież tę weryfikację, prawda, i ten test w tym przypadku na brak stronniczości i tak dalej, będzie jednak orzekał. Pytanie w takim razie, czy chciałbym tylko dopytać o jedną rzecz. Rozumiem, że w tej sprawie sędziego Chmielewskiego pan mecenas Lewandowski złożył stosowne pismo do Rady Europy, tak? To dobrze w tym. Oczywiście, w związku właśnie z tą akcją, tak to chyba trzeba określić, przestępczą czy bezprawną, no bo nie było tutaj żadnych podstaw prawnych. Oczywiście na temat innych konsekwencji też jeszcze zastanawiamy się, jakie działania dodatkowo podjąć w związku z tym ekscesem, tak to nazwijmy, nie tylko ze względu na moją sprawę, ale też no, żeby też no, chronić pewne standardy. No, bezstronność sędziego jednak jest ważnym standardem uczciwego procesu, nie tylko w mojej sprawie, ale generalnie. A te naciski polityczne, z którymi mieliśmy tutaj do czynienia na sędziów, którzy byli wylosowani, no, są skandaliczne i karygodne.
No, tylko że ta karuzela losowań jest coraz bardziej, coraz mniej przejrzysta. No, dochodzą nas na przykład słuchy o to, że z pewnymi sędziami ich koledzy rozmawiają, naciskają, żeby się wycofali na przykład, żeby wyłączyli się właśnie z jakiejś sprawy. No, panie ministrze, no to są już sytuacje w moim przekonaniu, to, oprócz tego, że są to sytuacje przestępcze, tak, bo nie można naciskać w żaden sposób na sędziego, no ale tutaj mamy prawdziwy problem w Polsce. Oczywiście, ale proszę sobie, panie redaktorze, wyobrazić, co by było, gdybyśmy nie mieli systemu losowego przydziału, tak, spraw. Tak? Ja mam tę przyjemność właśnie teraz na własnej skórze, można by powiedzieć, niejako czuć efekty swojej własnej pracy, bo budowę tego systemu na polecenie pana ministra Zbigniewa Ziobro rozpoczął pan minister Woś. Ja ją dokończyłem w styczniu 2019 roku i myślę, że jakkolwiek, no to mały tylko kamyczek, mała cegiełka w budowie wymiaru sprawiedliwości, to jednak bardzo ważne, ale rzeczywiście ta odbudowa z tych gruzów, mam nadzieję, im szybciej, tym lepiej, jest naprawdę potrzebna i przede wszystkim stworzenie takiego systemu, w którym sędziowie w stylu pana sędziego Chmielewskiego po prostu nie będą sędziami. I to nie jest tylko moja opinia, ale ostatnio czytałem artykuł pana redaktora Słowika, z którym nie do końca się oczywiście zgadzam. We wszystkich sprawach, ale nawet ludzie z drugiej strony barykady, no tak to trzeba określić, no dostrzegają, że coś tu jest nie tak i tak polskie państwo nie może działać. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie bardzo ważne. Wróćmy na chwilę do sprawy księdza Olszewskiego, bo tam pojawia się taka sytuacja, że dzisiaj mecenas Wąsowski, obrońca księdza, jeden z obrońców, dwóch obrońców księdza Olszewskiego, no stwierdził, że nie będzie podpisywał żadnych dokumentów przy tych czynnościach dzisiaj, które stawiały księdzu Olszewskiemu, stawiał prokurator Woźniak, no bo prokurator Woźniak jest chyba sam zainteresowany w tej sprawie. Ja przypomnę, że było doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, no właśnie przy zbieraniu materiałów do tego śledztwa. Mówimy o nielegalnym użyciu jednego z nagrań. My tu oczywiście nie będziemy tego przesądzać, no ale dziwię się, że prokurator, który jest de facto w tej sprawie co najmniej świadkiem, prawda, jeśli nie potencjalnym, zaznaczam, podejrzanym, no, wykonuje te czynności. No to już dla higieny tego postępowania bym tego człowieka, a tutaj można szybciej, bo to nie sędzia, no wyłączyć, przesunąć, niech te czynności prowadzą inni prokuratorzy w tym specjalnej grupie powołanej do ścigania was. Tak, na dodatek jeszcze to wiem z wypowiedzi pana mecenasa Skwarzyńskiego, nie wiem, czy to jest w pełni pełna informacja, że też obrońcy nie zostali poinformowani o tych. Tylko jeden obrońca został poinformowany, ale też jakoś chyba to bardziej się przypadkowo pan mecenas, no nie wiem, tego nie wiem do końca, ale takie słuchy były, że pan mecenas Wąsowski trochę z przypadku, no a pan mecenas doktor Skwarzyński w ogóle nie wiedział o tym. Więc no tutaj mamy pierwsze do czynienia z naruszeniem znowu prawa do obrony, nie pierwszy raz i obawiam się, że nie ostatni. No i rzeczywiście to, co wspomina pan redaktor, no wszyscy ci prokuratorzy powinni być wyłączeni od tej sprawy ze względu na osobisty motyw zemsty. Pani prokurator Kowalska już sama zdecydowała się ewakuować się w stan spoczynku w sposób przyspieszony po tej, no, po nieudanym zatrzymaniu mnie i tym kompletnym blamażu prokuratury. Nie pierwszym i też zakładam, że nie ostatnim. Natomiast no rzeczywiście pytanie, czy tam w ogóle ktoś jeszcze chce w tym zespole w tym gronie współpracować, no bo z tego by się zrobiła jakaś parszywa dwunastka pewno za chwilę i myślę, że prokuratorzy też nie są zbyt zainteresowani tym, żeby szargać swoją opinię, nawet jeżeli są innych poglądów, bo przecież każdy może mieć inne poglądy w tego typu działaniach, no, tym bardziej, że no ta narracja prokuratury się sypie po raz kolejny. Będziemy, już to widzieliśmy i myślę, że za chwilę ponownie to zobaczymy. Ta sprawa ma charakter po prostu medialnej i politycznej nagonki i no,
już tak mówiąc nieco brutalnie, no, dla prokuratora, który interesuje się robotą, a nie polityką, no tam po prostu nie ma za bardzo co robić. Doskonała puenta tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie pośle, panie ministrze. Trzymamy kciuki, no siły życzymy, przyda się, ale również chyba wspólnie musimy życzyć tego księdzu Olszewskiemu i dwóm paniom urzędniczkom. No, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Marcin Romanowski, poseł, bardzo serdecznie dziękuję, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz, panie pośle, panie ministrze. I kończymy szybciutko, bo za moment wrócimy.